Witam Was tutaj, cześć, trzymam wiznosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Seascan PlayStation 4 Naturalizators. No i mamy tutaj zegarek włączony, czyli możemy lecieć. I od razu mówię, bo może się zrobić pewien konflikt. W ostatnim odcinku była ankieta, jeśli nie zapomniałem jej stawić. I od razu do Was jest pytanie ankiety było proste, gdzie lotnisko budujemy w 1 lub 2. Ja już nie pamiętam tego, gdzie jest 1 i 2. Ale ja nie znam wyników ankiety, jak nagrywam ten i następny odcinek, więc lotnisko będziemy sobie budować na live dopiero. Tak żebyście wiedzieli, bo później się mogą jakieś problemy stworzyć czy coś. I zanim my tu do czegokolwiek przejdziemy, to ja sobie tą ścieżkę bym przeciągnął tu. Tutaj. I do tego bym sobie podłączył. Bo jednak takie ścieżki tu mogą się poprzydawać. Nawet te rowerowe. Czyli tutaj do góry. Tu w dół. Tu trochę dojedziemy i tu się wczepią obydwie. O. No dobra, no i zobaczymy, jak to będzie działać. Bo ludzie będą mogli teraz... No jak się ładnie do góry podchodzi. Przejść sobie z dworca centralnego prościej. Właśnie, bym zapomniał. Tutaj na końcu miała być jeszcze jedna ścieżka. Ale mogę o niej zapomnieć. Jakimś parkiem. Taki mam pomysł. Nie. Czemu ty nie chcesz się podłączyć tak, jak ja bym chciał? Chyba inaczej. Wybórz. Zbuduj. Zbuduj. Podłącz. Dobrze, i jeszcze zanim przejdziemy do konkretnego odcinka, tutaj te drzewka, to były te. Tak. Sobie poustawiajmy tutaj wzdłuż tej drogi. By to już jako tako wyglądało. Ta ścieżka jest po to, aby ludzie się mogli przejść, jakby chcieli. No i tutaj do tych torów. Tymi drzewkami to miałem się zająć się poza jakimś odcinkiem, ale... Znowu tutaj chyba z tego co pamiętam, to jest dzielnica. Mieli się ludzie budować, ale coś widzę, że popyt na handel nam się w ogóle wyzerował. Tu trochę dałem już dzisiaj, aby ludzie się budowali z przemysłu i się trochę pobudowali. I tak, teraz damy dla ludzi miejsce do budowy, ale... Są parki. Jest tutaj ten duży park. I teraz tak, my ten park sobie przeniesiemy tutaj. O, proszę bardzo. I tutaj na tle tego, wraz z drugim takim samym parkiem, będziemy budować nowy duży park. Tutaj, bo gdzieś w centrum miasta trochę ich zabrakło. Nie ma tych parków, aby się przydały. Te. Czy ten tutaj zostawić sobie? Nie. My tutaj damy miejsce dla ludzi pod budowę już. Tutaj będzie za dużo tych parków. Dobra, przyspieszmy sobie po pierwszy czas. Ja cały czas nie wiem nic o moim komputerze. To też jest, to jest bardzo smutne. Dobra, i tu się budujecie wszędzie. Zaś tym, zaraz damy tutaj też jeszcze miejsce do budowy. Naprzeciwko parku będzie przejście dla pieszych. I dzisiaj może w końcu ten tramwaj tutaj sobie weźmiemy, zbudujemy. Bo już mówię o nim, mówię i... Z nogą te miejsce tutaj, ten metro, to mogę specjalnie dla Was wejść nawet w komunikację miejską. I teraz sobie znajdziemy... Ta linia metro to jest ta. Ma 1000 pasażerów. To jest bardzo dobra nowina. Autobusy też tutaj mają niezłe, naprawdę, zarobki, więc widać, że tutaj ta komunikacja się przydaje. Tramwaje przez to będą mniej skuteczne, ale... Co tam? Dobrze, przemysł się buduje. Może w końcu się skończy problem z żywnością, ale na razie jeszcze tego nie jestem przekonany. Dobra. Ludzie się mogą tu budować. Okej. Jak możecie, to jest dobrze. Te tory kolejowe tutaj naprawdę też ładnie
znikają. Tu będzie stacja na pewno. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego, co tu mówię. Dobrze, i my tutaj sobie poprowadzimy ścieżki, aby tak ludzie mogli sobie trochę pochodzić czy coś. Tak. Czy to nam zmieni ścieżkę? Tak, zmieni. Dobrze, i stąd poprowadzimy sobie jeszcze ścieżkę rowerową. Teraz sobie też będzie biec przez ten tu cały park. Z różnymi fajnymi zakręcikami. Dobra. Tutaj widzę, że najpierw musimy zrobić to. Później to wyburzyć. I to jeszcze raz zbudować. Okej. Dobra, no i powiedzmy, że takie mamy tutaj jeszcze taką ścieżkę dowodową. Później wszystko oczywiście drzewkami obsadzimy. I tak, tutaj musi być koniecznie jakieś wyjście. Mamy lotnisko, mamy 70 tysięcy, czyli ludzie zaczęli wracać. Mamy nowy kawałek ziemi. No, mamy trochę tego. Bardzo dobrze. Okej, tu widzę, że chyba nic nie wybudujemy. W związku z czym ja sobie tu pozwolę zrobić zakręcik. I tu takie podejście. Tutaj żadnych sklepów raczej nie będziemy budować. Tu będzie tylko i wyłącznie nasz park. Jeszcze by się przydało stąd. Znowu może słyszeliście w ostatnim odcinku, już nie pamiętam czego. Co ja wczoraj nie nagrywałem. W przygodę Widzonosza była muzyka z radia, ale Mars Radio. Już nie wiedziałem, jaką muzykę puścić, to wam dałem Mars Radio. Nie wiem, czy wam się podobało. Okej, widzę, że już ludziom się spodobało. Już zaczęli korzystać z tego. Tu damy jeszcze ścieżki. Jeszcze tą rowerową to sobie tu pociągniemy. Tak, i tutaj. I tutaj. No. To już mamy trochę tych ścieżek. Bardzo dobrze. Dalej, jakieś kamulce by się nam tu przydały. Czekajcie, czy my tu możemy coś jeszcze... Wał, woda... To nie. To drzewa... Możemy zrobić mi tu jeszcze jakąś górkę. Oj, ty. Co to było? What was that? Nie. O, i na tej, na czymś takim mamy jakiś trochę projekt większych kamulców. Poustawię sobie, żeby to wyglądało tak jakoś fajnie. No, trochę te kamulce są takie trochę dziwne, ale pomijając to. Okej, dobra, to już jest za dużo. Dobra, tutaj jeszcze jakiś kamulet by się przydał. I gdzieś tutaj jakby wszedł. Taki trochę dziwny będzie. Ale to tutaj chodzi. Dobra, i te małe. Jakby można było w parkach wstawiać, to byłoby coś. I tutaj dookoła tej górki. No ta górka będzie fajnie wyglądać. Oczywiście w ciągu dnia, żeby nie było. Tak pomyślałem, że właśnie ostatnio coś już trochę tych parków nie budujemy. Aby się tu jakieś przydały. Tutaj jeszcze coś. A w pozostałych miejscach to te fajne drzewka poustawiam. Dobra, tu trochę tych kamulców. Tutaj na wejściu by się przydał taki jeden duży. Tutaj, jak są te kamyki, to trochę... No, ścieżki dla ludzi, to widzę, że się im spodobały. Już zaczęli z nich korzystać. Zobaczcie, ile tu ludzi chodzi.
pieszo i Dawidowo. Coś pięknego po prostu. No tak, bo trochę tego tu było mało w mieście. I teraz tak, jakiego drzewka byśmy tu sobie wykorzystali? Mamy coś takiego, coś takiego. Mamy to, mamy ten bardzo ładny krzaczek. To sobie wykorzystamy, mamy choinki jeszcze. Bym pomyślał nad wykorzystaniem czegoś innego, ale jednak bym poszedł w te. Przynajmniej dookoła. Odgrodzimy park od reszty świata czymś takim. A dalej pomyślimy, co i jak. Dobra, to tak, tutaj będzie sobie spokojnie. Jak tam czas leci? Dobra, 10 minut. A, ładnie. Jest nasz hicior radiowy. I powiem wam, że naprawdę trudno go znaleźć w ścieżkach radiowych na PC. To jest naprawdę jeden z trudniejszych utworów do znalezienia. Tu są takie domy otwarte trochę przestrzeni. Tak, tutaj sobie tak będzie jeździć w takim trochę korytarzu te rowery. Tutaj jest ta górka, no to już ją zostawimy, żeby była widoczna. A, tu już jest ten park. To wbrew pozorom ten park nie będzie jakiś strasznie dużych rozmiarów. Tutaj daj trochę tych krzaczków malutkich. Dobra, i tak. Tutaj w centrum by się na pewno takie coś... To ja rozumiem. Tu sobie damy parę choinek. Zaraz ładniej to wygląda. To bym jeszcze jedno wstawił tu, na wejściu. Okej, i widzę, że mamy problem z wodą. No wy tam możecie mieć problem z wodą. Już. Przemysł chce się nam budować. Dajmy przemysłowi miejsce. Tutaj się budujecie, tu i tu. A ze schronami to ja też naprawdę nie wiem, co zrobić, bo to że cały czas oni marudzą, to po prostu problem. Tam dzielnicę jeszcze sobie przyciągniemy tą przemysłową gdzieś tutaj. Żeby była większa. Dobra, teraz coraz ładniej to już wygląda. O, i takie jeszcze drzewka tutaj sobie poustawiamy gdzieś. Widzę, że ludzi trochę korzysta z tych ścieżek. Z rowerowych to więcej chyba w ciągu dnia. Trochę kamulców, no. To ja rozumiem teraz. Tutaj jeszcze jest ta górka, to też daje nam trochę klimatu. Tu już są wyjścia. Aha, tutaj nie mogę, bo tam jest park, dobra. Tutaj, no i tutaj przy wejściu by też się parę drzewek przydało. Mimo wszystko. Dobra, ja uważam, że ten park się całkiem ładnie udał, nawet pomijając tego, że nie ma tutaj żadnej wody i żadnych jakichś specyficznych parków, to wygląda to całkiem ładnie. No i mamy taki w centrum dosyć miasta. No, centrum. Centrum jak centrum. Jak zwał, tak zwał. Dobra. Teraz tak. Tu tą dzielnicę zaraz trzeba będzie powiększyć, bo oni tu teraz nie wytrzymają. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, czy tutaj tak. Ta droga jest wolna prawie całkowicie od skrzyżowań, dobra. Nie ma tak łatwo.
Zacznijmy od tego, że tutaj musi być to. Okej, i od środka będą się do drogi ciągnąć. Dobra, inaczej. No, widzę, że tu ta musi. Bo któraś droga musi być tą główną, tak? Ta z drzewkami. Bo jakiś wjazd musi być. No co, jak co, ale... Wjazdy by się akurat przydały. Dobra. I tu sobie damy podłączenie. I tutaj sobie przebudujemy to trochę, gdyż to będzie jechało do góry. I stąd jeszcze dotąd. Dobra, i teraz tak, przenieśmy z... Ty. Zacięło się mi tutaj coś. Wspanagam te wszystkie dzielnice podzielałem. Mi się trochę nudziło. Nagrałem odcinek. A to już widzę, że trzeba będzie na nowo robić wszystko. Tu trochę tą dzielnicę sobie przesuniemy. I więcej ludzi będzie się mogło tutaj osiedlić. Okej, dobra. I teraz ta monotonna praca. Prosty. Tutaj. Tutaj. Tu damy. I tu damy. Dalej. Dawa. Daję podwójnie, aby to ładnie wyglądało. Jakby to się zastanawia, czemu to by daje dawa. Dawa tutaj nie jest prawie w ogóle potrzebna. Okej, okay, i budynki już się budują, jednakże my tu sobie zrobimy przejście. Dla ludzi, bo ono tam trochę się przyda. Dobrze, i teraz tak. Co jest wodą tutaj? Aha, dobrze, rozumiem. Jest problem ogólnie ze ściekami i z wodą. Dobra. To okej. Rozumiem, że się zaczął robić problem. Dlatego tak, na razie technicznie sobie postawimy tak, żeby tutaj cokolwiek było. Te ścieki stąd. Tak, bo chcę, żeby się podczepiło z prądem może. Nie wiem, czy mi się to udało. Chyba tak, bo nie ma ludzi. Okej, jest podłączone z prądem. I wodę do ciągnięcia. Natomiast my sobie teraz przebudujemy. Ile my jeszcze czasu mamy? Tu będzie ściągnąć. Natomiast tutaj tak. To sobie będzie wszystko ładnie spływać. Natomiast naszym teraz kluczowym momentem to jest, iż tutaj, i teraz musimy zrobić, się boję, że te tory to mi tutaj znikną i nie będę mógł już z nimi nic robić. Bo jest taki bug, że jak odpowiednio wyburzysz tory, to później nic nie możesz z nimi zrobić. Dobra. Ej, ty, czekaj. Ja mogę to cały czas pociągnąć? Dobra. Dobrze, i na tym przedziale budujemy sobie coś nowego. Tego jeszcze nie robiliśmy ostatnio. Mianowicie kanał. Ze ściekami. Ale kanał. Wpadło im w kanał. I sobie kanał do gdzieś... Co jest mi zakręt? Zakręt kanałem. Manewrujemy. Chwila jest górka. Przy kanale to raczej nie jest wskazane, żeby były górki. Dobra, no i na tym odcinku będą ścieki nasze wszystkie spływały tu w dół.
jakkolwiek to wygląda. Czekaj, jeżeli sobie zrobimy zjazd taki, czy to lepiej wygląda? Najlepiej to wyglądało, gdybyśmy zrobili sobie tak. Znaczy nie, w sensie ten. Dobra, niech będzie wodospad, to co mi tam? Dalej. Autostrada, z autostrady może być problem. Bo za nisko tutaj spada autostrada. Musimy trochę ją podwyższyć. No. O, o. Jest górka, jest górka. Teraz powinno się to spokojnie nam dać wybudować. Z tego co pamiętam. O, idealnie. I tu też idealnie możemy to sobie wyburzyć. No zobaczcie, jak ładnie. Akurat z kanałami to jest wielki problem, jak się coś takiego robi. Więc tutaj może być problem. Wow, 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 wow. Jakim prawem to się udało tak łatwo? Chyba nie, tutaj sobie to akurat przybudujemy. Ej, bez jaj, udało mi się zbudować kanał bez żadnych problemów. Co jest nie tak? Dobra, nie. Gdzie trzeba szybko przenieść? I tak, pierwszy będziesz tu. I teraz trzeba wszystkich twoich kolegów poprzesuwać, bo tam nam zasmradzają ziemię, a tutaj będzie prosto wypływać to tam, gdzie nie chcemy. Można jeszcze zrobić jezioro ściekowo, ale może lepiej nie. I po drugiej stronie. Tak, żeby równomiernie się to wypełniało, tak? Dokładnie. A i chyba zabraknie nam jednego miejsca. Chyba tak. Mhm. Dobra, teraz coś sobie z tym wymyślimy. Co i jak. Czyli stąd. Ty się nie zmieścisz rzeczywiście. Dobra, to jeden będzie trochę w innym miejscu. Nie, to dziwnie wygląda. O. No powiedzmy. I stąd sobie pociągniemy te wszystkie. Pociągniemy. Nie chcę się podciągać. Wszystkie rudy. Tu. Tutaj jeszcze kawałek prosty i do miasta. I podciągnijmy sobie też kable do mia, do naszego ukochanego miasteczka. Czyli na razie do tej dzielnicy i żeby nie było, stawiam tu wiatrak i jakim tutaj coś padnie. A to jest akurat dosyć prawdopodobne. Dzięki czemu ta część zostaje wyzwolona od ścieków i wszystko zaczęło... Zaraz... Dobra. Rozumiem. Kanał jest zbyt... płytki. Chyba cię... Co? Tak, oczywiście. Nie. Wszystkich poprzenosimy sobie. No ile pieniędzy na przenoszenie samo wydamy. Jakby teraz je włączyć, to byłaby dopiero zabawa. Ciekawo. Dobrze, najgłębszy. A, zapomniałem, myślę, że trzeba ciebie przenieść. My tu nie możemy sobie tak zapaskudzić ziemi. Okej, dobra, rozumiem. Nie. Jest pało to cały czas. Tak, i stąd.
Chyba nie. Tu i tak jest do góry, musi płynąć. To jest chyba najniższy możliwy pułap. Dobra, może być. I teraz teoretycznie powinno nam to ładnie wypłynąć. Jeżeli teraz wyłączę tej oto, będę wściekł. Oczywiście, że nie chcesz. Ale mi się udało. Ha! Dobra, i teraz szybko. Już myślałem, że się nie da postawić teraz. To byłoby dopiero irytujące. Co jest? Czemu się nie podłączyłeś? Nieważne. Żaden się z was nie podłączył. Dobrze wasz podtekst rozumiem, to żaden z was nie chciałeś podłączyć. Takie dery, ale nie byli na wprost siebie. O! Tady kolejowe są podtopione. Kto by się domyślił? Dobrze, że to nie jest podtopione. To byłaby dopiero tragedia. Dobra, i gdzieś dotąd. Ej, ty, oni rzeczywiście ma dodzę na tyle, że nie są podłączeni. Zresztą... Dobra. Daj mi tu rurę. Rura. Dobra, connected. I teraz to by się to skonektowało. Natomiast tyle ścieków produkuje, że aż się zaczynam bać powoli. A ci co? Wyjeżdża z miasta, no rzeczywiście, ci wyjeżdżasz z miasta, właściwie to toniesz pod miastem. Możesz ty! A wiecie co, ludzie? Mam dziwne uczucie, że tutaj nie powinno tak lądzić. Looks like someone's horsing around. Okay. Dobrze, jeżeli to się stanie, kiedy tak, to sobie przerzucimy. Wow. Okej, dobra. Whatever it's. Jakkolwiek, ale jakoś. Nie, ty. Gdzie jestem przecież? Dobra. I to. Czy to nam pomoże? Można budować na wodzie. Co ma, widzisz? Tak, ja pokaż. Tu pokazuje. No jest szybki prąd. Jest. No. Tu. Kierunki teraz tutaj, to mogą się naprawdę zbagować. Już nie mówiąc o tym, lotnisko, wiem, że jest na budynek. Ale tu się zaczną robić takie... Nie, no ludzie, piękny odcinek, piękny. Więc to, że pewnie połowa miasta ma ludzi na ścieki, no dokładnie. A ja muszę się dowiedzieć, czy po prostu kanały nie wyrabiają. Chyba tak. Z tego co rozumiem, to kanał nie wyrabia. Jest jedna możliwość, co możemy zrobić. To tak. Podimo trzeba wszystko co stąd wynieść. Ponownie. Okej. Okay.
Sorry, pociąg, ale masz problem. Dobra. I stąd sobie pociągniemy to prosto. Właśnie przez tą górkę i tu do góry. Chodzi mi o to, żeby woda wiedziała, że ma spływać. No bo to nie. Nie, aż tak to nie. To nam nie pomoże. Ale już jesteśmy na dobrej drodze. Weźmy sobie średni pędzel. Dobra, i chcę tu sobie zrobić swobodny wjazd, dlatego, ale żeby była góra, bo góra musi być. Dobra, dobra, dobra. Tu się trochę rozjechało. Dobrze, i teraz zobaczmy, czy nam to wejdzie, ten kanał, jak ja tu chcę. Czy kanał idzie pod górę? Kanał idzie pod górę. To chcieliśmy uzyskać. Czy tutaj dalej idzie pod górę? Okej, tutaj jest szczyt. Dobra, no i tak. Ciebie trzeba przenieść tu. Primo, wy będziecie z jednej strony. Czekaj, czemu tu nic nie ma, jak ja tu przed chwilą widziałem rudę? Dobra, wyburzajmy te wszystkie rudy, bo one tutaj nie mają teraz sensu. I dalej. Ty. Wszystkie właściwie. I na wypadek czegoś takiego, jak przed chwilą mieliśmy, my zrobimy sobie tutaj wał z tyłu. Nie ma, nie walka ze ściekami. Dzisiaj to jest kompletna walka ze ściekami. Ta autostrada to dzisiaj tyle przeżyła już. Tyle ściegów już przez nią przepłynęło. Dobra, mi się wydaje, że to jest wszystko. I wydaje mi się, że tędy nie wybudujemy już nic. O, no jednak. I ją wiatrak. Będzie mało wyciągnięcia, dobra? I teraz... A nie, właściwie to ciebie my tu nie możemy mieć. My tutaj niczego nie możemy mieć. I do rury. Dobra, to mamy. Prąd zaraz dostaniecie. I stąd jeszcze potrzebujemy wał. On jest przeciwpowodziowy, ale to w sumie na jedno wychodzi. Można zbudować na wodzie, to jest woda, aha, dobra. To znaczy nie jest woda, tak, poza tym. To ścieki chodzi. I tutaj dotąd. Mam nadzieję, że to jakkolwiek pomoże. Wiatrak będzie za tą wielką zaporą. A kable będą iść do wiertaka. Proszę bardzo. Dobra, i teraz poczekajmy sobie. Samochodziki, nie jedźcie tędy, bo zaraz was spłyniecie. Chociaż chyba widzę, że już trochę się ustatkowało. Tu powoli zaczynają już znikać ścieki. Przemysł chce się budować, oczywiście. Teraz wszyscy marudzą na to, więc nie mogą marudzić na coś innego. No, bardzo słusznie. Ej, ze ściekami już powinno być tacy. Czy nie jest tacy? Jest tacy. Choć mogłoby być bardziej tacy, gdybyśmy postawili jeszcze jednego.
Czy to powoli spływa? Aha. Innej opcji na razie nie ma. A my tu ten wał musimy jakoś przebudować, tylko jak tu jest cały czas woda, to ja tutaj nic nie zrobię. Aj, wał, wał! Wał się zaczyna przelewać. Okej. Dobra, teraz wyłączyliśmy kompletnie ścieki, więc zaraz nam wszyscy zaczyna marzyć. Tutaj te tory to trzeba na górkę wziąć. Bo tutaj nie ma innej wyjścia niż góra. Znaczy nie taka góra, tylko przysłowiowa góra, czyli w sensie ty jedziesz do góry. Musisz przejechać nad wałem. I później sobie możesz wracać. Dobra, zaraz nam to wszystko wypłynie bokiem chyba. A jak my to przeżyjemy, ten brak kompletnie oczyszczenia ścieków, to będzie nieźle. Ale skąd te ścieki tutaj są jeszcze? Jak chcecie, to sobie tu spływajcie, ale tu mi dajcie pracować. Dobrze, że już żadne pociągi tutaj nie jeżdżą. Dobrze, zaraz to chami tu spłynie już stąd. I my to sobie trochę przebudujemy. Tu tego wału nie będzie. Tylko musimy poczekać, aż cały ściek spłynie. Dobra, cały ściek spłynął. I tak. Ja już tak, ja patrzę, że coś mi chodzi po grudka, to tylko motyl. Nad wyraz. Uważam. Dobra. I tu sobie będziemy powoli schodzić. Ale powoli. A powoli znaczy, no widzimy, co to znaczy. Może by go coś z tym pociągiem trzeba nie zrobić. Ale na razie nad tym się nie zastanawiam, gdyż... Dobra, to w miarę całkiem ładnie już wygląda. Teraz tak, przyszłościowo tu sobie już wstawię ten kolejny. Dobra, i stąd tak. Na razie póki co sobie to wybudujemy. Nie. Ty musimy trochę na innej zasadzie. A było blisko. To stąd. Okej. I stąd się ciągnie. I tutaj nie da się inaczej tego zrobić niż z zakrętu. Żeby to jakoś spróbowało tu spłynąć tam, gdzie ja to chcę. I ominęło mi tu autostradę. Czekaj, tu się robią problemy. Zacznijmy od tego, że musimy wyłączyć przyciąganie, to nam trochę pomoże. Teraz tak, z tego co pamiętam, na takiej wysokości to przyjeżdżało już kiedyś. O, nawet na takiej.
Dobra, a to zrozumiałem, będzie problem. Chyba, że... Żebyśmy tu sobie zrobili zakręt. Chyba, żebyśmy sobie tu nie zrobili zakrętu. Dobra. Byśmy sobie zrobili zakręt i te tory by sobie po prostu objechały to z drugiej strony. A na myśli objechały, to mam na myśli, żeby wjechały w tunel. Dobra, i teraz tak. Widzę, że chyba się nie dogadamy. Stąd tu musimy zrobić sobie zakręt. Tak. Okej. Okay. Tu sobie to całe wyburzymy. Ale to są kompletnie już przebudowane przeze mnie. Dzisiejszy odcinek też już nie mam tego pojęcia, ile on już może trwać. Wróćmy sobie do tego. Dobrze, i czy my tu wszystko już... Tak, na pewno trzeba was wszystkich włączyć. Dobrze, że wszystko jest pod trójkątem. To szybko się to robi. I co? Miejmy nadzieję, że to się wypali. Dobra, widzę, że wszystkie zaczęły pompować jednocześnie, co wygląda prawie bardzo strasznie. Czekaj, oni zaczęli się wynosić, czy co? Czemu mamy takie wielkie straty? Czemu mamy minus 52 tysiące? To przez ścieki? Czy przez co? Żądam odpowiedzi. No, dobra, zaczęliśmy zadawiać. Po prostu się zbuntowali trochę. Okej, okay, widzę, że chyba to ujdzie. Choć tutaj jest trochę problem. Zaraz nam zmiecie to. Zaraz nam zmiecie... Czekaj, ile jest na zegarku? Mamy 43 minuty, kurczę. Dobrze, nie, ja powiem tam wam tak. Ja teraz na jakimś... Już na dzisiaj tam lapsów nie będzie. Ja teraz jakoś szybko postaram się z tym uporać. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Bo tu wszystko teraz jest w ściekach, chyba. Cześć!